Film został zrealizowany dzięki wsparciu patronów. Dziękuję bardzo serdecznie za zaufanie. Zapraszam do oglądania. Dobra, jesteśmy, mamy nadzieję, że teraz będzie dobrze. Witamy po krótkiej przerwie. Dobrze, to widzicie tą wgłębienie. Rose, tutaj mamy takie wgłębienie, może się zmieści do niego ten kawałek szkiełka, który znalazłaś. No dobra, możemy spróbować. To i wchodzę tam na górę. Wyciągam ten, rozpakowuję ten kawałek. Kawałek kryształu, czy co to tam jest z tego zawiniątka. Tą kartkę wkładam do portfela. Tą strzeż się karkosy, tak? No i próbuję włożyć tam to szkiełko, zobaczyć, czy da się, czy się zmieści, czy jakoś daje się tam włożyć to. Dobrze, podchodzisz w takim razie, wkładasz ten kryształik w to wgłębienie. Troszkę mocniej w jednym momencie musiałaś nacisnąć, ale tak zmieścił się i usłyszeliście kolejny klik i wokół tego wysuwa się taka kartka złożona w rulon. I rozwijam. No to troszkę większa taka kartka. Diandre, chodź zobaczyć. Ja się czuję tak samo jak ostatnio, tylko że teraz się czuję, że to my jesteśmy debilami. Dlaczego? Nie ma przecież żadnego posążku postaci z kreskówki. No. Ja podchodzę, ale ostrożnie. Nie ma zaufania do tej skały. Dobrze, widzicie mapę terenu. Jezu, no! Kurde, ktoś nas jaja robi, ewidentnie. No mówię. Widzicie mapę terenu, jest zaznaczona skałka, są drzewa pozaznaczane i jest takim większym krzyżykiem zaznaczone jedno zdjęcie. Jedno z drzew. Kilkaset metrów może od tego miejsca, w którym jesteście. Prawda. Jak już szukamy tego, to idźmy dalej. No, jak już jesteś. Może w drzewie jest ta kartka. Czy można ten kryształik wyciągnąć teraz? Można. To ja bym chciała go wyekstraktować z tej dziurki. Dobrze. Wyciągasz go, chowasz. A czy już się ściemniło? Ściemniło? Trochę? Trochę, no. To ja teraz jeszcze raz próbuję to, co wcześniej Diandre próbował zrobić, czyli wziąć ten kryształik i poświecić na ziemię przez niego latarką. No, ziemia jest troszkę nierówna, ale widzisz, że są tam jakieś napisy. Ja wyciągam notes, na pewno mam notes, ponieważ robiłam w nim notatki i podkładam Rose, żeby miała gładkie pole. Ja zdejmuję kurtkę i mówię, świeć tutaj. O, to jest fajny pomysł. I robię z, jakby z Diandre robi z kurtki taki ekran i ja próbuję poświecić na tym, tego ten kryształ na ten ekran. Popsuło mi się formatowanie, czekajcie, może spróbuję przez Messengera to wysłać. O, albo wiesz co, Logan, weź to poświeć, a ja zrobię temu zdjęcie. Dobrze. Dobra, tobie wysłałem. No. No nie jest szczęśliwy. Powiem ci szczerze, Diandre, to był genialny pomysł. 200 IQ. No, zdecydowanie. Chciałbym, żeby któreś z was to przeczytało.
Ja nie mogę, trzymał kurtkę. Ja chcę to czytać na głos. Kto ma najlepszy angielski akcent? Szatan. Ja nie mam w ogóle. Siedziałeś w Wielkiej Brytanii, czegoś tam użyłeś. Ostatnio na podcastie 3 razy o tym mówiłeś. Czekaj, bardzo ładnie. Możecie to spróbować przetłumaczyć. Czy ja to dobrze widzę? Nie mogę przeczytać faktycznie, jeżeli chcecie, mogę przeczytać. Czytaj. Jesteście pewni, że mam to czytać? To będę czytał. Tak. Bo tak się, wiecie, ciemniło, trochę tak się spokojnie. Along the shore, the cloud waves break. The twin suns sink behind the lake. The shadows length in Carcosa. Strange in the night, where black stars rise. And, czekajcie, bo mi się przewinęło. And strange moons circle through skies. But stranger still is lost Carcosa. Songs that the heights shall sing were flap the patters of the king must die unheard in dim Carcosa. Song of my soul, my voice in is dead. Die though unsung as threat unshed shall dry and die in lost Carcosa. To jest straszne. To jest takie smutne trochę. Przykre. Ale mi się podoba. No wiersz, no, ale kurde. Ty... Tak czy siak. Jakby ktoś wam mógł go wrzucić na Twitcha, byłbym wdzięczny. Ja też wrzucam. Nawet z obecną technologią tak długi tekst umieścić w takim krysztale, to wow, to jestem w szoku. Jak byłam w high school, to pisałam takie wiersze, tylko było więcej kruków mroku i rymów częstochowskich. Ja tu się nad technologią zachwycam i nad samym wierszem. Jak ty w ogóle wymówiłaś częstochowskie? Nie rozumiem. Along the shore. No dobra. Ale to znaczy, to że co, bawimy się dalej? To znaczy, tak, pójdźmy do tego drzewa i wyciągnijmy to coś, co jest w dziupli, ale kurczę, dziwne. Ale to znaczy, że ta Carcosa to jest miejsce. To pewnie no, tak. Tak, pod jakimiś innymi gwiazdami, pod kilkoma księżycami. Pod dwoma słońcami? Twin Sun. Brzmi jak typowa miejsca poezja. No. Niezrozumiała i nudna. Ale... Strange. I to ma kilka księżyców, bo dziwne księżyce. Dobra, wracając do tego naszego krążą snu, ja mam wrażenie, że to są Gwiezdne Wojny. Wcześniej ktoś rozwalił Alderaan, teraz mamy dwa słońca jak na Tatooine. No, dokładnie. Hades to jest Hades? Czym jest Hades? Tak, to chyba Hades jest. No. Hades. A Tatars? Songs that the Hades will sing. Tartar? Where flap the tatters of the king. Co to znaczy? A to nie. Tatters to tater. Są sztandary chyba. Albo proporce, coś tater. Takiego. To masz sama sens. Mhm. A, dobra. Pomyślimy nad tym w domu. Tak, ja chowam sobie ten wierszyk, bo jest przerażający, ale jakiś taki, podoba mi się. No kto by pomyślał, jak że chowasz schować? Wierszyk? A Boże, to jest na tym, przepraszam, myślałam, że... Zabieram moją kurtkę i kryształ. Kryształ zabieram ja, ale może to najwyżej dostać ode mnie później zdjęcie. Nie, okej, okay, dobra. Tak, Rose, prześlij nam to zdjęcie na konwersację w Messengerze. Jak go zrzucę... Czy ja mogę mieć aparat połączony z telefonem przez Bluetooth? Możesz zrobić zdjęcie telefonem? Chyba nie, bo ty jesteś fotografem. To się nie robi w JPEG-ach, tylko w RAW-ach. To jest zupełnie inny rodzaj. Dobra, jak zrzucę to na komputer, to wam wyślę. A możesz zrobić zdjęcie telefonem jeszcze? No dobrze, robię jeszcze telefonem.
I im wysyłam na konwersację. No, a pewnie jakoś to jest taka średnia. Dobra. Dobra, to co? Szukamy tego drzewa jeszcze? Tak. Tak. I trzeba powoli wracać chyba, bo się robi ciemno. Chyba, że będzie kolejna kartka. Brakuje mi tu kogoś mówiącego co chwilę debile. Tak, wiem, kto mówił ostatnio. Ty. Wcale nie ja. To Chloe więc... pewnie tak mówiła, bo koty zawsze uważają, że ludzie to debile. Na pewno. Ale miała rację, jeżeli mówiła. W sumie tak. No dobra, to szukamy tego drzewa. Próbujemy to jako tako po tej mapce. Dobrze. Idziecie w takim razie zgodnie ze wskazówkami, kierując się, schodząc ze ścieżki, odchodząc od strumienia i kierując się w stronę lasu pomimo późnej pory, przyświecacie sobie latarkami z telefonów, które rzucają niesamowite cienie przez te wszystkie krzaki, gałęzie, wśród których przechodzicie. I rzeczywiście jakieś 400-500 metrów widzicie potężne, stare, uschnięte drzewo stojące na środku takiej niewielkiej polanki. Dookoła tego drzewa jest goła ziemia. Kawałek dalej zaczynają się dopiero jakieś drobne porosty i dopiero później ta zwykła ściółka i jakaś żółta trawa, tak w promieniu 3 metrów od drzewa. Wszystko jest martwe. Ojejku, ale postapokaliptyczne. Pani zafundowała nam niesamowitą przygodę. Dobrze. Szukasz żupli i rzeczywiście kilka metrów nad ziemią znajdujesz taki otwór w tym pniu drzewa, jakby było pęknięte. Chcę się do niego dostać. Wspinaczka? Wspinanie się? Może cię podsadzimy? Diandre, może cię podsadzimy? Albo ty podsadzimy? To ja się was pnę. Umiesz się wspinać? Tylko tym razem zostawię ci Logan aparat, co ty na to? Dobrze. A jak mówię do pozostałych, a jak ona jest na mnie, to wejdę ja. Proszę. A może się ścigajcie. Odsuwam się trochę od drzewa, żeby Rose na mnie nie spadła. Ścigajcie się. No dobrze, będę liczyć czas. Dobra, wiecie co, zrobię to. Jestem ten. Ona idzie po tej stronie, gdzie ją Andrę podsadza, a ja sobie wespnę się z drugiej strony. Dobrze, proszę. Na wspinaczkę. Kto będzie miał lepszy wynik, ten... Połowa. Weszło? Na połowę. Rose? 38 na 45. Czyli tobie normalnie. Chciałem pomóc Rose. To dorzuć sobie Rose kostkę bonusową w takim razie za pomoc. Ale ja nie chcę. Nie potrzebuję. Okej. Dobrze. Czyli mogę rozwinąć, a z kostką nie mogę rozwinąć. Czyli obie się zaczęły wspinać, jedna po jednej, druga po drugiej, po drugiej stronie, ja ale to Logan to idzie zdecydowanie lepiej. Kilka ruchów. Tu się podciągnęła, tam podskoczyła. I tak siedzisz na gałęzi, już przy tej dziupli, i tak patrzysz, jak Rose się tam spina wolniej zdecydowanie. Brawo, Kwiatuszku. Jeszcze trochę. Tak, no dobrze. Trzeba było poćwiczyć trochę raz na jakiś czas. Dobrze. No i jest dziura w drzewie. Rośnięty korą, jak takie usta rozchylone. A teraz nagle zrobiło się bardziej creepy, niż to być powinno. To co? Sprawdzamy, co jest w środku? To ja gdzieś łapię się tak, żeby, wiesz, 3 punkty podparcia, wyciągam telefon, odpalam latarkę, świecę i dawaj, wyciągaj. Jabłka, ty mówisz. Sprytne. To ej, sięgam. Dobrze, że nie umiem się spinać. Sięgam ręką. W chwili, kiedy Rose tam zaświeciła, widzisz, że jest tam
takich niewielkich właściwie rozmiarów skrzynka. Drewniana, z metalowymi okuciami, porzewiałymi. To bardzo ostrożnie wyciągam jedną ręką, skoro siedzę na gałęzi, to siedzę dość pewnie. I drugą sobie pomagam, stawiam przed siebie i nic tam więcej nie zostało, zaglądam do środka. Nie, nic tam więcej nie ma. To ja chowam telefon. Odłączam światło, chowam telefon. To może zróbmy tak, że ja zejdę trochę niżej, podasz mi, ty zejdziesz trochę niżej, ja ci podam tak, żeby nie zrzucać tego na nich, bo tak patrząc nawet, na to takie, nawet żeby lepiej tego nie zniszczyć. To jest powiedzmy takiej wielkości skrzynka, czy większa? Tak, takiej wielkości. A jest taka, żeby ją jedną ręką, za coś złapać jedną ręką? No nie wiem, jakaś nie, taka nie rączka. Zajmuję kurtkę. Nie ma uchwytu. Kładę ją na kurtkę, zapinam i z rękawów robię ten... Nosidełko. Ona jest w środku zamknięta i po prostu będę w ten sposób podawała w dół. No dobra, no i to tak robimy. Podajemy sobie... Zmarzniesz, Logan! Spokojnie, nic mi nie będzie. Podając sobie schodzicie z drzewa i po chwili jesteście już na dole. Spiesznie doniosłyście ten nosidełko. No. Dobra, dobra. Ubieraj się. Co znalazłyście? Rozpinam kurtkę, otwieram. Skrzynię ze skarbami. Otwierasz skrzynię i pierwsze, co ci się rzuca w oczy, to łuska od naboju. Nieco niżej jest zdjęcie jakiegoś strasznie wielkiego domu. Takie stare, poszarzałe. Podaję zdjęcie dalej. I patrzę, co jest jeszcze. Oglądam zdjęcie. Podaję do Diandra. Takie ja strasznie wielkiego domu? Tak, i z tyłu jest zapisane kilka zdań. Takim ładnym, lekko pochyłym pismem. To chcę przeczytać sobie. Takie? Takie. Tak, dokładnie takie. I takie? San Jose, tak. Kalifornia. 1922. Moja droga Kat. Świętej pamięci Sara Winchester wyzionęła ducha. Panie, świeć nad jej duszą. A co za tym idzie, jej dom, pałac, rezydencja trafiła do jej siostrzenicy, która zabrała co chciała z domu i całość wystawiła na sprzedaż. Wyobraź sobie... Ojejku, nie widzę, ja mam tu zamazane. Zamazane została przydzielona... Wyobraź sobie, że rezydencja została przydzielona mi zarówno do skatalogowania, jak i do późniejszej sprzedaży. Dla kobiety takiej jak ja to niezwykła okazja. Przydałaby mi się twoja pomoc i twoich przyjaciółek. Może przyjedziecie mi pomóc. Zrobimy sobie babski wieczór. No zawsze twoja Tina. Och, to piękne. Ta pani bibliotekarka też miała grupę, z którą przeżywała przygody. Urocze. Jaka bibliotekarka? No właśnie, jaka bibliotekarka. Przepraszam, ale ta pani Ritz... Też miała pewnie jakieś przygody. I na samym tak, druga wojna światowa. Po drodze, tak. I na samym dole jest prostokątne zawiniątko w czarnym materiale, który na pierwszy rzut oka wydaje się mokry. A tu jest coś dziwnego i bardzo ostrożnie to wyjmuję. Wyjmujesz i czujesz, że ten materiał jest taki jakby przesiąknięty takim czymś wilgotnym, jakby zwilgotniał. To rozwijam ostrożnie ten materiał? Rozwijasz ostrożnie ten materiał i widzisz ludzką, wykrzywioną w przerażeniu twarz na okładce książki. Grubej książki, okute brzegi. Czy to jest książka?
rzucam to razem z tym materiałem na to wszystko do środka i zamykam skrzynkę. Co tam było? Zrobiło się strasznie. Widziałam paskudną książkę z wykrzywioną twarzą na okładce. Ale aż tak źle? W ogóle... To naprawdę nie należy się bać okładek w książkach. Bać się może tego, co jest w książkach. Otwieram tą skrzynkę i wyciągam książkę, bo chcę ją obejrzeć. Ja chcę też zobaczyć, co tam jest. Jest to dość gruby wolumin właśnie z okładką wykonaną ze skóry, właściwie okuta, obita okładka jest w skórze, ciemna skóra, wykrzywiona twarz, widać wyraźnie oczy, widać usta, reszty po nosie. Wydaje ci się, że ta okładka jest taka mokra jakby jeszcze. A mimo to, jak otwierasz książkę i widzisz takie równe, arabskie, pochyłe pismo. Wertuję ją, czy wszystko jest po arabsku. Tak, wszystko. Same mrówki z egzaminu. Akurat arabskiego nie umiem. To masz nową książkę, żeby się to i lepiej. Naprawdę chcesz czytać książkę, która tak wygląda? Nie wiem, dlaczego wygląd książki miałby cokolwiek wspólnego. To jeżeli, myślę, że powiedzenie oceniać książkę po okładce powstało właśnie po czymś takim. Ja się zgadzam z Miją, nie widzę w tym nic złego, bo to jest dziwna po prostu. Jest cholernie dziwna. Ale nie wiadomo, co jest w środku. Kulach. Książki o kulach są w porządku, ta jest za skomplikowana. Okej, więc ja biorę książkę. To może schowaj ją do tej skrzynki. To razem weźmy całą skrzynkę i też do tej skrzynki wkładam ten kawałek materiału z tym z kryształem i tą karteczkę strzeż się karkosy. I map. O, weź tu też mapę, to po prostu będziemy mieć wszystko razem. Macie jeszcze zdjęcie i nabój, przypominam, nie? No, to wszystko, co tam było, to wkładamy z powrotem. A pokaż mi ten nabój, tak z ciekawości, to takie nietypowe. Diandra, ty potrafisz powiedzieć, od czego to jest nabój? Cię znasz na pistoletach. Ja bym chciała sobie popatrzeć, od czego to może być. A ile masz broni palnej? Ty jesteś jakimś pasjonatem? Sztuk jedną. W sensie w umiejętności. 65. No to rzuć sobie na ten. Może jakieś widziałeś taką? 40. No to najprawdopodobniej jest nabój od karabinu maszynowego. No, bardzo strzela tego, co jest. Bardzo ważny. Najprawdopodobniej od Thompsona. O. I spoko. Wygląda jak nabój od Thompsona, ale takiego starego. Well. No cóż. Niewiele mi to mówi w sumie. To jest taki duży pistolet i on robi tak... Okej. To się nazywa karabin? Próbowałem łatwiej wytłumaczyć. Które czytałaś? Dobra. Chodźcie, wracamy już. Mi się ciemno robi. Creepy trochę. Nie sądzicie? Nie tak trochę mocno creepy? Rozglądam się dookoła, czy faktycznie creepy? No creepy, stoicie właściwie w lesie przy umarłym drzewie, gdzie wokół niego wszystko jest martwe. Ciekawe, czy czarownice odprawiały tu swoje sabaty. Nie wiem, ale chcemy zrobić temu zdjęcie i stąd iść. A może to drzewo jest martwe, przez to, że ta książka w nim tkwiła? No naprawdę. No. Może wcześniej było żywe. Ale zastanawiam się teraz, czy to znaczy, że jeśli weźmiemy tę książkę, to my się staniemy martwi, czy nasze domy staną się dopóki martwi? Jej nie zjesz, to nie będziesz martwa. W porządku. Ale z drugiej strony można powiedzieć, że się zjada książkę, jak się ją przeczyta od deski do deski. I przeżuwa się.
Czyli co, chcesz powiedzieć, że jak ją przeczyta do końca, to umrze? Nie, usknie. Dobra. Będzie tak stara, że usknie. Jak jej się to wracajmy uda przetłumaczyć. Do domu, już zmęczona jestem. No, wracajmy. Dobrze, w takim razie... W takim razie z tą skrzynką pod pachą zmierzacie z powrotem w stronę cmentarza. Ja... Poczekaj, ja jeszcze robię zdjęcie temu drzewu. Jak wszyscy odejdą, także zostaje samo to drzewo, to takie, wiesz, jeszcze jest ciemna noc i... Takie robię creepy zdjęcie mocno, które ja czekam, może nadawałoby się... Aaron by nas zabił. Trochę masz za małe oświetlenie tutaj, bo zdjęcia nocne się bardzo mocno oświetla, ale okej, dobra. Ale flash mam na pewno jakiś. No, nie będzie to profesjonalne zdjęcie, nie? Takie, no, wiesz... No tak, ale to wiesz, no, trochę jasne. Się obrobi i ten... To, chociaż te, chodzi o taki sam klimat tego. Tego miejsca. Dobra, no idzie. Idziecie przez las do wzdłuż strumienia, do tylnej furtki dróżką i przez ten cmentarz. Kilka osób się kręci do samochodu. Bez przeszkód dochodzicie. Do obozu. Do domu. Do domów nawet. No, nawet więcej. Ja w drodze bym chciała już zacząć szukać w bibliotekach Karkosy. Dobrze. Posłuchaj, tłumacza jakiegoś arabskiego. Ja to robi? No ona już telefon, zależy, już coś tam szuka. Co do akta z tym? Ja? Jeżeli widzisz napis uwaga, niebezpieczeństwo, nie wchodzić, to wchodzisz? No oczywiście. Myślisz, że z Rose, jak chodziłyśmy w high school po tych opuszczonych domówkach, to tam były znaki pod tytułem zapraszamy, dobra impreza. Inaczej. Czy jak widzisz obrazek uciekającego ludzika i pożar i wyjście ewakuacyjne, to w którą stronę ten ludzik według ciebie powinien biec? Patrzę na Logan tak zupełnie... Ale co? Jeżeli było na kartce napisane strzeż się, to nie znaczy szukaj wszystkich dostępnych informacji. Ale jeżeli coś więcej wiemy o tym, czego mamy się strzec, to będziemy bezpieczniejsi. Wiedza jest potęgą. Nie możesz... Pierwsza zasada Księgi Wojny mówi o tym, że poznaj swojego wroga. Ja właśnie pojechałam z tobą na tą wycieczkę, żeby dowiedzieć się coś o gulach, a nie o jakiejś miejscowości, która brzmi jak nazwa gry planszowej. A skąd wiesz, czy to nie ma powiązania z gulami? Albo arabskie jedzenie. Bo gule są pochodzenia arabskiego. O mój Boże! Karkason? To arma? Cała książka o gulach. Jeśli chcemy z czegokolwiek. To może, że jak się dowiemy, gdzie jest to miasto, to będziemy mogli tam nie jechać. Co? No ja myślę, że jesteśmy bezpieczni, dopóki nie znajdziemy kontynentu, gdzie widać dwa słońca, to... To mogła być metafora. Księżyc jest symbolem świata arabskiego. Że dwa księżyce też oznaczają. Pamiętacie? Na szczęście tutaj nie ma nigdzie dwóch słońc, nie ma wielu księżycy, więc chyba jesteśmy bezpieczni? No. Ale jak będziemy mieć lustro, to są dwa. Sorry. Dalej szukam. Dobrze. Z tego, co ci udało znaleźć, ten fragment pochodzi z sztuki, która nazywa się Król w żółci. Właśnie, rzuć sobie może jakieś na przeszukiwanie bibliotek jeszcze, żeby coś takiego. Forsuję? Dobrze. Jeśli będziesz forsować, zobaczysz coś, czego nie powinnaś widzieć. To prawdy.
Będzie się to wiązało z utratą poczytalności. Udało się. Dobrze. I ja raz ci powiem na ile, ponieważ rzuciłam 23, a bibliotek mam 83. Więc nie wiem, czy to jest jedna piąta. Nie, ale nie. Jedna druga. Dobrze. Przeszukujesz w takim razie ten internet w poszukiwaniu Karkosy. I, przepraszam. I z tego, co ci się wydaje, to oprócz tego poematu, który jest związany z okultyzmem i najprawdopodobniej przeklęty, bo każdy, kto widział tą sztukę w trzecim akcie, podobno nikt nie przeżywa tej sztuki do końca, a na pewno nikt o zdrowych zmysłach. Ludzie tracą zmysły podczas wystawiania tej sztuki, a ten fragment jest, jeżeli dobrze pamiętam, już ci mówię. Cassilada Song. Król w żółci, akt pierwszy, scena druga. A jest autor tej sztuki? Nie. Nie ma. A język oryginalny to jest angielski? Nie jest to uwzględnione nigdzie. Okej. Dzielę się oczywiście wszystkimi odnalezionymi informacjami z towarzystwem jadącym ze mną samochodem. Ja ciężko wzdycham za każdym razem, kiedy mówi coś nowego. O, Mirusia. I jak każdy, kto oglądał trzeci akt, umarł. Nikt nie przeżywa trzeciego aktu. Jakie to jest zajebiste. A jakby zacząć od trzeciego aktu oglądać? To jest bardzo ciekawe pytanie, Leandre. Moglibyśmy spróbować, gdybyśmy tylko mieli dostęp do tej sztuki. Czy ty chcesz teraz tej sztuki szukać? Dobrze, niech szuka, niech się skupi na tym. Gdzie, jak on się nazywała ta sztuka? Król. A my znaleźliśmy kryształ w żółtym materiale, tak? Mhm. O! No. Czy ten kryształ jest królem? Może jak ktoś sobie założy ten kryształ na głowę, to będzie królem. Zaczynam. Wyglądał głupio tak w pierwszej kolejności. To w sumie jak włożyliśmy ten kryształ w to zgłębienie na skalę, to tak jakbyśmy chcieli na głowie skały, czyli przez chwilę ta skała była królem. O Boże, co? Ja się chciałam tylko dowiedzieć, co z tymi kulami, które nie można się jakoś skontaktować, nie spodziewałam się skrzynki pełnej przygód, suwenirów, nie wiem, co. Logan, ale to jest całkowicie normalne, że ścieżka do prawdziwej wiedzy musi czasami iść opłotkami i takimi bardzo krętymi ścieżkami i czasami się wydaje, że się całkowicie zbacza z tej druczki i wchodzi się w jakieś dygresje i czyta się jakieś książki, które znalazło się w bibliografii innej książki i w ogóle człowiek zaczyna mieć wrażenie, że to tak absolutnie nie dotyczy tematu badań, a potem nagle okazuje się, że wszystko wraca na dobry tor, więc spokojnie, mamy książkę po arabsku, w ogóle pochodzenia arabskiego, odczytamy tę książkę, będziemy wiedzieć wszystko o tych gulach. Ja jestem bardzo ciekawa tej Karkosy. Zaczynam się bać twojego pociągu do wiedzy. Tak, ja proponuję ją związać. Ale czasami tropy są mylące, a tu nam się wszystko skleja. I to mnie, wiesz, co bardziej nawet przeraża? No. I zabrawa. Ja tam bym już liczył wydane pieniądze, jakby to była normalna sprawa. Szkoda, że nikt się tego nie najął, Piandre. Że nie ma żadnego... Ale w sumie raz na jakiś czas w takie szukanie skarbu fajnie się pobawić.
Tak, trochę nas odciągnęło od dziwnych, złych myśli. No. Czyli wypad do Arkham można uznać za udany. I Mija się uśmiecha tak bardzo szeroko i radośnie do Logan. Tak, zdecydowanie. Ja na pewno będę chciała jeszcze mimo wszystko zadzwonić do aktualnego pana Ritza i wypytać trochę o przodku. Skąd weźmiesz numer? Znajdę. Chociażby zadzwonię do pana Armitage'a. Był bardzo sympatyczny i miły. I do mnie podszedł jako pierwszej, więc może... Można spróbować w czymś takim jak książka telefoniczna. Kto teraz używa jeszcze Rose książki telefonicznej? Moja babcia. A to niby ja jestem odklejona od epoki Rose. Ty chcesz czytać książkę napisaną po arabesku, to co, ja nie mogę sobie przeczytać książki telefonicznej? Tyle poważnie zrozumiesz. Ja wam pozwolę sobie przypomnieć, że pan Ritz jest... pracuje na policji w Arkham. Ja wiem, kojarzę, pamiętam, ja tą wiedzę jak najbardziej mam. Mhm. Jak się zadzwoni za policję, to nie powiedzą nam. No tak, oczywiście, tutaj jest jego adres i jego telefon prywatny. Nie, ale można spróbować zadzwonić na komisariat, w którym pan pracuje i spytać się, czy można się w tym momencie skontaktować z panem Ritzem i umówić się na spotkanie. Można też popełnić przestępstwo i wtedy sami cię doprowadzą do Ritza. Może ma Facebooka. Boże, może ma Facebooka po prostu. Starzy ludzie nie ma, chociaż... Nie, moja ciocia ma Facebooka. Nie wiesz, w jakim on jest wieku? Nie wiem, ale wyobrażam go sobie jako takiego siwego pana w wielkich wąsach. Nie wiem dlaczego. Ja obstawiam, że ma około 40. Ja podobnie. No to stary. Ej, zróbmy zakłady. To ja obstawiam 50 i wąsy. 40 jest całkiem przystojna. 45 jest łysy. Logan, co? Obstawiam raczej tego, tą wersję przystojną. I łysy to nie znaczy, że nie jest przystojny. Mhm. Dobra. Którą mamy godzinę? Przeskakujemy? Tą drogę do... Tak? Tak. Mhm. Dobra, gdzie idziecie? Do domu. Po kolei. Jakoś. Czyli Logan, ty będziesz się kontaktować z panem Ritzem? Próbuję, tak. Ale to na pewno nie dziś, muszę przemyśleć, o co chciałabym w sumie zapytać. Bo chcemy się w sumie spytać, czy istnieje szansa na... Czy... Co? Ja bym chciała zapytać, czy zgodę może... na odkopanie książek? Nie, czy może jest taka szansa... Dla mnie to brzmiało jak urban legend, no coś w stylu, że powiedzieli, że zakopali razem z normalnie właścicielką książki, no ale to jeżeli to było u niej w domu, w rodzinie, nie wiem, może siedziała to, spisywała, notowała, to jakieś notatki będzie, może... Można pogadać. Coś. Można spytać, skąd, czy wie w ogóle, skąd weszła w jej posiadanie, bo rozumiem, że to nie była jakaś pamiątka rodzinna z dziada, pradziada. Raczej. Można powiedzieć, że spotkaliśmy coś dziwnego na przykład i że znaleźliśmy książkę i wiemy, że ta książka, jedna część była od jego... A może Rose będzie pisała reportaż o takiej... miejskiej legendzie i chcemy zrobić wywiad. Można. Temat reportażu, bo tutaj nie bardzo... Co, urban legend, że ktoś został pochowany z własnymi książkami? No, to się raczej nie sprzeda. Możemy powiedzieć, że taką informację dostaliśmy na Uniwersytecie w Miskatonic. No i po prostu chcieliśmy porozmawiać o tym. I tyle.
że interesowała cię z racji twojej pracy doktoranckiej Mia książka właśnie Cool Dead Ghoul i znaleźliśmy, dowiedziałaś się, że pierwsza część jest w bibliotece w Arkham w uniwersytecie i potem po prostu powiedzieli ci, że dostali ją od nich i po prostu chcieliśmy porozmawiać, czy bo słyszeliśmy, że no teraz nie mają tych dwóch części, bo zostały pochowane razem z właścicielką, ale po prostu chcieliśmy porozmawiać o tym, coś się dowiedzieć jeszcze. Jeśli DeAndre załatwi mi maila albo numer telefonu, to mogę tam napisać czy zadzwonić. Na zasadzie piszę pracę. Panie, w imię nauki. No, to jest jakiś pomysł. On jest, pracuje tak na policji w Arkham. Okej. Okay. Brzmi jak plan. Jak się umawiała, to umawiaj się na piątek, to przełożę sobie basen i nie będę brała pacjentów na ten dzień, żeby mieć trochę więcej czasu. A nie lepiej by ci było wziąć jakiś urlop zdrowotny? Urlop zdrowotny sugeruje, że powinnam zająć się swoim zdrowiem, a nie jeździć po dziwnych miastach i zadawać jeszcze dziwniejsze pytania. Powiem ci, że ale to może być kwestia zdrowia robi. Może jesteś przemęczona pracą? No i właśnie musisz sobie zrobić taką odskocznię, więc zająć się czymś innym. Tak, jak najbardziej. Dobrze, no ale to dzień, czy dwa, czy tego, ale no. No dobra. Czyli co, próbujemy zdobyć kontakt do pana Risa i umówić się na piątek, tak? Piątek albo sobotę, tak, może być. Albo sobotę może. Jakiś wybór. Nie. No. Piątek, sobotę lub niedziela. Dajmy wyboru wtorek o godzinie 6 rano albo piątek. Dobra. Okej. Okay. Coś jeszcze mamy do ustalenia? Kto bierze skrzynkę? Powiedziała, trzymając skrzynkę łapczywie na kolanach, tak? No to weź, ale ostrożnie, co? Nie jedz jej tak, jak Andre mówił. Ja mówię, żeby nie jeść. Ja nie niszczę książek i patrzę na Logan. Ja jej nie chcę. Au, zabolało. No nie miało aż tak zaboleć. I tam przyciągam tak na siłę Logan i daję takiego soczystego buziaka w ten policzek, którego mi wciskała. Lepiej. Dobrze. To co? Rozjeżdżamy się po domach. Dobrze. Rozjeżdżacie się. Umówiła. Rozjeżdżacie się po domach. Mija, daj mi na korzystanie z bibliotek. DeAndre, podjeżdżasz pod swój dom, parkujesz samochód. Otwierasz, bo ty masz mieszkanie, to jest kawalerka, tak? Jakaś. No, kawalerka? Nie, no takie mieszkanie nie, z salonem. Mieszkanie. Masz salon, biuro jeszcze. No. Właśnie wiem. By otworzyć. Otwierasz drzwi do mieszkania i słyszysz, że chyba nie zakręciłeś prysznica? Możliwe. Idę sprawdzić. Dobrze, w takim razie podchodzisz do łazienki. Światło jest w łazience zapalone. Otwierasz drzwi i widzisz, że za tą szybą prysznicową stoi kobieta. Wyciągam broń. Myje się. Wyciągam broń i wychodzę z pomieszczenia. Okej. I pukam do własnej łazienki. Przepraszam bardzo. Dzień dobry. Sekunda. A, okej. Okay. Patrzę na zegarek. Woda została zakręcona.
Ja sobie idę usiąść, bo to jest dla mnie niepojęte. To znaczy usiąść tak, że w razie czego jestem w stanie strzelić do kogoś, to wyjdzie. Dobrze. Poczekałeś dosłownie kilka minut. Drzwi od łazienki się otworzyły. Ona wchodzi do salonu, właściwie owinięta w sam ręcznik, drugi ręcznik, na głowie twój ręcznik. Myślałem, że ci dłużej zajmie. Czy my się znamy? Tak spojrzała na bok. Patrzę w tą samą kierunku. No widzisz obruszkę takim małym medalkiem Chloe. Tak jakby? Okej. Okay. Przecieram oczy ze zdumienia, bo... To ale... co, pada i gramy? Teraz będę ci mogła zupełnie inaczej w tą FIFA dokopać. Ale... Skąd się tu... Jak... Jak masz na imię? Chloe, generalnie. To jest imię równe, dobre, jak każde inne. Okej, to... A tak naprawdę? Gdzieś tam pewnie... Znaczy, kim jest? Długo by mówić? Mam czas. Naprawdę, mam czas. Czasu mam dostatek. Tak w wielkim skrócie, pochodzę ze starożytnej rasy kotów żyjących na innym odbiciu ziemi i generalnie, no, nazwałbyś mnie demonem albo półbogiem, coś takiego. Czyli taki kot, jakby z innego wszechświata, który przyszedł tutaj. Aha, sługa Bast. Jak tak. We Flashu. Możliwe. Nie oglądałam Flasha. Okej, to jestem w stanie zrozumieć jeszcze jakoś. A wiesz, kto to był Bast? Nie. Bo... Bast to była bogini czczona w Egipcie. Była przedstawiana jako kobieta głową. Z kocią głową, tak. Tak, to taka nasza bogini w sumie, jestem jej służącą. Przepraszam cię za ten sen, który na was zesłałam, ale myślałam, że tak się będziemy mogli porozumieć, ale... To wiele tłumaczy. To bardzo dużo tłumaczy. Podróż między światami to jednak troszkę zajmuje w energii, więc musiałam troszkę poczekać się zregenerować. Czy umiesz pisać tak po naszemu? Pewnie tak. No, szybko się nauczyłam. Na padzie nawet ci to jakoś wychodziło. To nie mogłaś wpisać, o co chodzi? Czy normalne jedzenie byś dostawała, a nie dla kota? Nie wpadłam na to. Czy ty jej wierzysz generalnie? Tak. Rzuć sobie na poczytalność. Czy cię nie przytłoczy ta wiedza? 97. Nie weszło. Ta wiedza mnie przytłoczyła. To nawet nie musiałeś mówić, że rzuca. Powiedziałbym ci, że mnie przytłoczyła. To co, 12 czy 10? Wziąłem takie coś do ręki. To jest 12. To dawaj 12. 10. Buja! Dawaj 10. Czekaj, bo znowu wziąłem 12.
9. Fobia będzie. To co, seteczka? Seteczka. Mhm. 39. Okej, okay, jeszcze raz. Ojej, to będzie piękne teraz. Wielki Pietre, potężny, będzie się czegoś bał. 007. Duży jak kotów. Okej, okay. Jeszcze raz. Jeszcze? Mhm. 93. Weź mu lepiej to wybierz. To tyle rzucę. Nie wiem, wybierz mu coś. Albo mogę rzucić 3 razy na raz. Jest tak. Wylosowałeś geirofobię. Geirofobię, czyli lęk przed przekraczaniem mostów. Dlatego się uśmiałem, bo rozmawialiśmy o mostach i powiedziałeś, że nie jesteście wampirami, nie? Jeszcze. Amaksofobię. Pitorystycznie. Czyli lęk przed pojazdami, prowadzeniem i przebywaniem w nich. Nie! Stracimy albo, szofera! Albo taurofobię, czyli lęk przed bykami. To jest na stałe czy chwilowa? Ona będzie na stałe już. A to nie muszę stracić 20%? A ile w sumie straciłeś? Będzie w sumie. Ten. 10. Obydwa wpisy, ale teraz, ataki szaleństwa w czasie rzeczywistym. I fobia. No. W tym w ataku szaleństwa w podsumowaniu. Obydwa to są fobie i obydwa wpisy mówią, badacz zyskuje nową fobię. Tylko po prostu tam mocniej się to będzie objawiać, nie? Bo tutaj będziesz miał ten. Znaczy ja tak czysto mechanicznie pytam, jak to działa. To tu i tu jest fobia, nie? Tylko tutaj będziesz sobie go wyobrażał przez 10 rund, K10 rund, a tam będziesz sobie wyobrażał przez kilka godzin na przykład, nie? Mhm. Więc. Jest. Czyli mu to też minie na razie. Po pewnym czasie. Będzie łatwiejsze do w tego. W. Łapania. Tak. Leczenia. Do wyleczenia będzie łatwiejsze, ale to jest po prostu fobia, będziesz sobie musiał wpisać, nie? No. To co? Przed mostami, skoro o tym było? Czy no, chcesz może przed zwierzętami albo przed. Ja chcę przed mostami. Most między światami. Tak. Mostek nas doprowadził do pierwszego cmentarza. Most, jak będzie trzeba robić, most między światami. Jak będzie trzeba robić RKO, to też nie zrobię, bo będę mostek. Musiał napisać mostek. Tak. Więc najwyżej umrzecie, no sorry. Trudno. Ale cool. Mogę nosić defibrylatory. Jak chcecie. Gefyrnofobia to się nazywa. O Jezu. G, E, F, Y, R, O. Fobia. Cieszę. Wszyscy mają fobię. Nie, ja mam manię. Chyba jeszcze tylko Mia nie ma. Manię. Nie, ja mam manię. No ale ja to mam wszyscy, manię, wszyscy macie albo fobię, albo wiem, manię. To jest, ja mam chyba, nie wiem, ja mam skłonność do melancholii, nie wiem, czy to jest. Tak, to jest mania. Fobia, to jest mania. A, to jest mania. Mia ma generalnie manię. To generalnie mamy drużynę wariatów. Super. Szaleńców w sumie. Dobra, i teraz rzuć mi jeszcze dziesiątką. Jeden. To przez jakąś minutę będziesz myślał, że znajdujesz się na moście, że to jest jakiegoś rodzaju przejście od jednego etapu twojego życia do drugiego, bo musisz tutaj mieć ten czynnik fobiczny, nie? Ja bym chciał tak stać w miejscu. Jak ona gdzieś tam stoi czy siedzi.
I tak, wiesz, jak siedzisz i patrzysz, ale nie patrzysz na wprost, tylko patrzysz tam głębiej i tak jakby wszystko się rozmazywało, ale jednocześnie nie. I coś takiego, tak. Tak pustkę to. Patrzysz. Tak, jakbym tak patrzył jak... gdzieś, gdzie nie mogę dojść, bo nie mam drogi, nie ma tego mostu, ale był most i nagle nie ma. I takie... O. Wszystko dobrze? Nie. To jest dużo rzeczy naraz. Żeby ci tak skrócić temat, to my jesteśmy wrogami wiedźm i guli, przede wszystkim guli, a dodatkowo jeszcze gule się biją z księżycowymi bestiami, które żyją na księżycu, w drugim odbiciu tej rzeczywistości, i jeżeli jedna ze stron zostanie wyeliminowana, to równowaga zostanie zakłócona. Generalnie jak grozi nam wszystkim. Wojny? No, mniej więcej, no. Generalnie grozi nam wszystkim zagłada. Bo wynieśliście dziewczynę, której nie należało budzić z grobowca. Gdzie ją gule złożyły, żeby... No. A... To dziewczyna jest po której stronie? Po stronie guli. Dlaczego ją złożyły? Bo to było tak, że mała rozpoczęła, od niej się zaczęły procesy z czarownic w ogóle. Tak. Tak, wiecie to. To wiemy. Tak, wiemy też o wojnie, wiemy też, że tam z księżycem i wy kontra gule, ale wy dostawaliście w śnie straszny wpierdziel. Tak, to się właśnie stanie, jeżeli Aribet odzyska pełną moc. Jak zniszczymy gule, a księżycowe stworki zostaną na księżycu, no to będziemy tutaj mieli problem z księżycowymi stworkami generalnie. A jak rozwalimy też księżyc? Czy ich proponujesz zagładę i naszą dominację nad waszą rasą? W mojej głowie brzmiało to inaczej. Generalnie to jest tak... Ale czy to nie jest jakieś rozwiązanie? Jest rozwiązane, oczywiście. Będziecie w końcu służyć tak jak ten. Chociaż i tak już służycie kotom. No mniejsza. W sumie niewiele się zmieni. Mi tego transporterka nie przyjmą na Amazonie. No nie. Drapaka też nie. Ale czekaj. I co z tą małą wiedźmą dalej, bo tu się pogubiłem. Jest wiedźma. Mhm. Jesteście wy. Mhm. Ale z wiedźmą są gule, a te księżycowe stwory to gdzie są? Na księżycu. W moim odbiciu rzeczywistości. A u nas? Nie, u was na księżycu nie ma ich. To gdzie są? Generalnie moja kraina nazywa się troszkę takim krainą snów. To będzie tak najłatwiej do pojęcia dla ciebie. Ładnie brzmi. No i można pomiędzy... przechodzić pomiędzy krainami. Ja nie chcę nigdzie przechodzić. Wchodzić to mogę, ale nie będę nigdzie przechodził. Okej. Okay. Ja mam jeszcze przez bramę mogę przejść. Albo szafę. O, jak w Narni. A generalnie... Czyli w sumie to jest też jak w Narni. Lew, czarownica i stara szafa. No nie do końca jestem lwem, chociaż kutowate, no. No właśnie. A te ziomki z Księżyca też nie są szafą, więc...
Generalnie problem jest taki, że jak Aribet odzyska pełnię mocy, to pewno przejdzie do Krainy Snów. A odzyskuje moc szybciej niż ja, więc to jest dosyć problematyczne. A możemy jakoś zrobić, żebyś ty odzyskiwała szybciej niż ona? To nie jest takie proste. A bo ją spowolnić? Opóźnić? Tak. Nawet jest na to bardzo jeden prosty sposób. Ona wychodzi i idzie do kuchni. Ja tak sobie w myślach myślę. Czy to będzie jedzenie? Widzisz, że wraca z takim wielkim nożem, nie? W sensie... Okej. Okay. No, to jest sposób najlepszy, no. Ale nożem, z nożem tym, co chcesz zrobić? Nic, no, pokazuję ci, że to jest sposób. Znaczy najlepszy by był sztylet rytualny z odpowiednim zaklęciem, żeby się upewnić, że jej dusza zostanie na wieki zniszczona i nie będzie już mogła nam przeszkadzać i czyli nie zmieni się w demona. Czyli po prostu chcesz ją zabić. Okej, czyli nie mnie. Okay, nie, nie ciebie. Ty jesteś mi potrzebny, bo ja sama tego nie zrobię. A nie można do niej strzelić? Z daleka? A zniszczy to także jej duszę? Nie wiem, ale niszczy to na pewno ciało i można komuś zniszczyć w ten sposób głowę, także wybucha po prostu, tak jakby no, trochę, tak, wiesz, tak robi. No to się pozbędziemy problemu na jakieś 300-400 lat, no. No, a później weźmiemy, dobijemy ją sztyletem. Jak chce się. Najpierw strzelasz, spowalniasz, a później dobijasz sztyletem 31 razy w plecy. Okej. Okay. Bardzo obrazowe. No, takie czasy. No. Ona podchodzi i tak siada na tej kanapie. Nogę na nogę. Pytanie, co powiemy twoim koleżankom? Coś się wymyśli. To jest najmniejszy problem. Można powiedzieć prawdę, można nie powiedzieć prawdy. Można powiedzieć cokolwiek. No, mi rację. No co, chcesz zagrać? Chciałem jeszcze coś znaleźć, ale nie jestem w stanie nic znaleźć dzisiaj. Koszulkę może dla mnie jakąś, bo w tym ręczniku to... Jak ręcznik znalazłaś, to koszulkę też możesz znaleźć. Idę ty coś możesz... znaleźć. Ty możesz mi przynieść, no właśnie. Dobrze, idziesz więc znaleźć jej jakąś, jakieś ciuchy. Mija! Weszło mi. Nie wiesz na ile? Na jedną piątą. Jedną piątą! Więc tak usiadłaś w domu, tak położyłaś tą skrzynkę na stole w kuchni, wyciągnęłaś telefon, pisałaś w Google Ritz Arkham. Jak twoja ciotka przechodziła. A czego chcesz od Ritzów? A co, ty znasz Ritzów? No oczywiście, że znam. To bardzo fajna rodzina jest. Skąd ty znasz Ritzów? Przecież oni są z Arkham. No tak. Dziecko, no ty w różnych towarzystwach się trzeba obracać. Jeżeli chcesz się rozwijać. A jaki rozwój dla ciebie może mieć obracanie się w towarzystwie policjantów? Policjantów, którzy pochodzą z bardzo dobrej i starej rodziny i którzy mają ogromną bibliotekę w swoim domu? Zrobię ci herbaty, ciociu. A ty i tak biorę ciotkę, wsadzam ją na krześle i nastawiam tajnik. Mhm. Siadam naprzeciwko jej, czekając, aż się zakotuje woda, patrzę jej głęboko w oczy. Coś od nich potrzebujesz, tak? Chciałabym się spotkać z panem
Robertem Ritzem i porozmawiać z nim na temat biblioteki, jego żony? To nie... To jest, nie wiem, już się pogubiłam. Znałaś Kerry Ritz? Nie. Nie, nie, pani Kerry umarła chyba w latach 50., jak dobrze pamiętam. Ja z Ritzami troszkę później się zaprzyjaźniłam. Ale znam żonę Roberta, aktualną. Bo Kerry była matką Roberta? Babcią. Babcią. Mhm. Okej, dobrze. Czyli znasz żonę. Żonę Roberta. Tak, bo ten nowy, ten Ritz nosi imię po swoim dziadku, po Robercie. Właśnie. To mi nie pasowało. A jak ma na imię jego żona? Amanda. Amanda. A czym się zajmuje? Wiesz co, chyba zajmuje się jakąś działalnością charytatywną. To oni są tacy bogaci? Nie, ona zdobywa fundusze raczej. To tak średniego szczebla pracownik biurowy. Okej. Bo wiesz, jak udało mi się dostać do tej książki, która jest na uniwersytecie, z Katonik. Do tej, wiesz, co mówiłam, Cool de Ghoul. I oni tam mają tylko pierwszą część, pierwszy tom tej książki. W ogóle zajebista książka, ciociu. Jest... Jak ty się wyrażasz? Dziecko drogie. Bardzo interesujący materiał naukowy. Ale mają tylko pierwszy tom. A podobno drugi i trzeci tom tej książki pochowano razem z panią Kerry. A bardzo możliwe. Co? Bardzo możliwe, bardzo ekscentryczna kobieta. Co to znaczy? To znaczy, że biegała nago po lasach? Nie, raczej nie. Ale krąży w rodzinie Ritzów taka historia o pani Kerry, że pani Kerry mówiła, że przybyła z przyszłości. A, że cofnęła się w czasie. Ale tylko o kilka lat, no. Leczyła się? Ostatecznie chyba tak. Okej. No. Straszne marnotrawstwo, jak ją pochowali z tą książką. Wiesz, że jest w ogóle 14 tylko egzemplarzy na całym świecie? Straszne szkoda, że jedną 14 tych egzemplarzy schowała do grobu. No, stara pani Ritz, tak. Była ekscentryczna. W ogóle ona polowała na stare okultystyczne książki w pewnym momencie. Też zbierała w 25, na przełomie 25 i 26, chyba pojechała do Nowego Jorku do swoich przyjaciółek, których nigdy nie było, tak na dobrą sprawę, ale przywiozła podobno jakieś tam rzeczy, które miały potwierdzić to, że istniały kiedyś, ale nie ma po nich śladu. Dziwna kobieta, ale bardzo, bardzo mądra. No i Robert był zachwycony, śliczna była. Tak, jak kobieta ładna, to może być nienormalna. Kto tam zwraca uwagę? Ale to myślisz, że moglibyśmy się spotkać z panią Amandą i z panem Robertem i podpytać ich o panią Kerry? Myślę, że tak. Myślę, że nie byłoby problemu, no. Czyli jak zadzwonię do niego i powiem, że jestem twoją siostrzenicą, to nie powinno... To oni cię lubią na tyle, żeby się z nami spotkać. Nawet ja ci mogę umówić spotkanie. Byłoby super, ciociu. To byśmy się wybrali, wiesz, jeszcze z Logan i z Rose i z Diandre, bo oni wszyscy też się, niesamowite to jest, jak oni się zainteresowali badaniami nad tą książką i w ogóle tymi tematami. Masz na nich dobry wpływ. Tylko coś z tymi głosami byś musiała zrobić. Cię nikt nie będzie poważnie brał, jak tak będziesz wyglądać cały czas.
Wiesz, że środowisko naukowe jest takie bardzo on, prawda? Ale to się zmienia, ciociu. To jeśli nie zaczniemy tego odzmieniać od wewnątrz, to się nigdy nie zmieni. Zawsze będziemy, naukowcy będą kojarzeni z takimi sztypniakami w krawatach. Krawaciarze, słyszałam ostatnio takie słowo. Bardzo pasuje. A kiedy byś chciała pojechać do Ritzów? Myśleliśmy, że w weekend, że albo w piątek, albo w sobotę, albo w niedzielę, jak tam państwu Ritz by to pasowało. Też nie chcemy się narzucać w niedzielny obiad. Dzisiaj jest już troszkę za późno, ale jutro może spróbuję. No, zadzwonić. Fantastycznie, ciociu, ale fajnie cię mieć. Zapomniałaś o tej herbacie. Właśnie z niej staje ciocia herbatę. I dam ją, ściskam jeszcze. Nie podnosząc z krzesła. A co tutaj masz w tej? A to też rewelacyjna rzecz. To chyba też należało do pani Kerry. Ale to jest w ogóle po arabsku, ciociu. Ty nie znasz arabskiego, nie? Nie, nie znam, ale możemy spróbować coś przetłumaczyć. Ale... Są teraz słowniki internetowe i jest taka specjalna aplikacja, która tłumaczy za ciebie na podstawie zdjęć. A, okej, okay, tak. No, to sobie tłumaczę. Ale to już mówisz. Myślałam, to znaczy, wiesz, że ona nie przetłumaczy dokładnie, tylko jest taka setek na dobrą sprawę. Ale czasem pomaga znaleźć jakiś tam kontekst i punkt jakiś zaczepny. Część pewno ci przełoży na arabski, ale będziesz nie będziesz miała zapisane w ich pismem, tylko po w sensie literami łacińskimi. Więc... Zastanawiam się, jak to będzie ze staroarabskim, ale myślałam, że może wciągnę Mareja, bo wiem, że on tam się tymi arabskimi szleczkami trochę interesował, jak będzie bardzo źle. Bardzo dobry pomysł. Dobra, że tu jest herbata. Twoja ulubiona. Dziękuję. To ja idę sobie. Poczytam jeszcze przed snem. Dzięki, ciociu. Nie ma problemu. I piszę na Messengerze, na naszej konwersacji, że ciocia zna Ritzów. Umówi nas na spotkanie w weekend. Tyle. Nie mam nic więcej do powiedzenia. Wszyscy dostajecie. Odpisuję cudownie. Super, bardzo się cieszę. Ja nie ruszam telefonu nawet. Prawdopodobnie teraz jestem w szoku i stoję. W tym mniej więcej momencie czasowym. A później już zapomnę o tym. No. Rose, ty wróciłaś do... Tak, jeszcze coś? No, śmiało, śmiało. Nic, chciałam powiedzieć, że zostawiam na razie. Tam jeszcze oglądam tą książkę, ale już jej nie ruszam i nie tłumaczę. Patrzę, czy moja Lilia dalej żyje. Pewnie żyje. Żyje. I piszę jakąś notkę na fanpage. Dobrze. Żeby tworzyć ruch. I tyle. Rose, ty wróciłaś do domu, Arona nie ma, za to w salonie stoi takie ogromne, ogromne lustro. Co ogromne? Lustro. Jeszcze raz. Lustro. Lustro, lusterko. Lustro, szyba, w sensie do odbijania lustro. Się. Lustro. Lustro. Nie słyszę, bo było cały czas dobrze i teraz mi zaczęło znowu ucinać. Dobra. To podchodzę do tego lustra i się mu przyglądam tak z ciekawości, co to znowu znalazł. Bardzo stare lustro w grubej, dębowej ramie. Oczywiście powierzchnia pięknie, pewno jeszcze posrebrzana od tyłu z tych czasów. Na górze taka pojedyncza lampka, żeby można było podświetlić. Tak się spojrzałaś na swoje odbicie, na swoje żółte oczy z pionowymi źrenicami.
Mrugam, tak wiesz, tak intensywnie mrugam. No. Twoje odbicie. Pocieram oczy. Zapalam lampkę. Zapalasz lampkę i widzisz, że odbija się pokój za tobą, a ty nie. I czujesz się taka lekka. Co? Po prostu wiesz, tak odchodzę na chwilę. Mrugam jeszcze parę razy. Podchodzę jeszcze raz. I patrzę się, czy się widzę w tym. Nie. Gaszę światło? Widzisz siebie, widzisz pokój. Co? Zapalam jeszcze raz? Znikasz. Nie ma mnie. Nie macie. Taka dziwna lekkość w żołądku. Wiesz, jakbyś z wysokiej górki tak zjeżdżała. Tak, wiesz, jakie uczucie takie... Tak, jakieś, no. Pukam w to lustro. Też w lustro. Gaszę tą lampkę, rozglądam się za jakimś kocem i narzucam na to lustro. Siadam na kanapie i takie... Co się właściwie, kurwa, wydarzyło? I wiesz, tak siedzę w niedowierzaniu, nie do końca rozumiejąc, co się stało. Drzwi się otwierają od domu. Chodzi Aaron. Cześć, Rose. Chcesz Budweisera? Chętnie. Skąd masz to lustro? Kupiłem na aukcji. Od kogo? A nie wiem, jakiś koleś w internecie. $1,200 tylko zapłaciłem. Jakie odnowie będzie kosztowało pewno z 5-6 tysięcy? Widziałaś te zdobienia dookoła? Okay. Piękne. Piękne. Daj było... to piwo. Podchodzi i podaje ci piwo. No w opisie aukcji było, że należało do jakiegoś tam czarnoksiężnika czy kogoś takiego, więc... kupiłem. Wiesz, takie rzeczy się sprzedają, nie? Jakbym na przykład wystawił nawiedzoną... Ostatnio widziałem nawiedzoną tą skrzyneczkę na wino. Ale tak naprawdę to była po prostu taka skrzyneczka na wino i były tam wymazane jakieś pentagramy i gwiazdy Dawida. I podobna była przeklęta. I była bardzo droga. No, mam nadzieję, że się szybko sprzeda. No, ja też. Nie zobaczyłeś niczego dziwnego z tym lustrem? Takie jakieś. Nie, tylko te zdobienia mnie ciekawią. Tutaj na górze jest jakiś napis, ale nie... Trzeba go było zdrapać tą farbę. Jaki napis? Którą jest ten... Pod spodem jest, pod farbą, to nie widać. Jak zdrapię farbę, to pokażę. To zrób mi zdjęcie. Później. No. Jeszcze nie do końca wiem, jak zasilana jest ta lampka na górze, bo nie ma ani kabla, a na baterię to bez sensu. I lampka jest zdecydowanie nowsza niż ten. Niż lustro. Chcesz mi powiedzieć, ona nie jest na baterię? Nie, przynajmniej przecież nie widziałem, gdzie ten. Ale przecież nie ma żadnego podłączenia kabla, ani niczego takiego. No nie, nie ma. Właśnie jak ona nie świeci? Wiem. Nie mam pojęcia. Muszę rozkręcić i zobaczyć. Okej. Okay. Dobrze. No dobrze. Okej. Okay. Jakieś takie dziwne to lustro. Mam mieszane uczucia co do niego.
Mi się podoba. Zastanawiałem się nawet przez chwilę, czy nie zostawić. Widzisz, jak po prostu momentalnie rozblednie. Wiesz, tak chowa się za włosami, żeby Aaron tego nie widział. Nie, po co nam takie wielkie lustro? Bez sensu, nie pasuje. W sumie prawda. Jakbym zostawił te lustro, to musiałbym ci komodę i tą... zmienić też. Toaletkę kupić, toaletkę. Tak? Obiecałeś, że mi zrobisz. No, właśnie szukam cały czas. Ale nie ma nic ciekawego. Jak znajdę jakąś ładną, to ci kupię i zrobię. Dziękuję. Będę czekać. Może się w końcu doczekam. Logan, ty do siebie, do domu, nie? Nie do rodziców. Tak. Do siebie. Przyjechałaś do siebie, do domu, do pustego mieszkania. Otworzyłaś sobie piwo. Zjadłaś resztę chińszczyzny z wczoraj. Dokładnie. Bardzo przyjemny, spokojny wieczór. Tak się cieszę. Tylko dostałaś SMS od Mii. Zapisuję sobie w kalendarzu, żeby jutro zadzwonić i umówić się na sesję. Wrzucam sobie serial, uznaję, że pierdzielę. Dzisiaj śpię na kanapie i idę się opukać z dnia dzisiejszego i spać do serialu. Czy ktoś coś jeszcze chce zrobić dzisiejszego dnia? Jakieś pomysły czy coś? Bo jeżeli nie, to ja będę kończył dzisiejszą sesję. A można mieć deklarację na rano? Można mieć deklarację na rano, jak najbardziej. Ja bym chciał uzyskać dostęp do tej książki cyfrowo. Niekoniecznie w legalny sposób. Ale nie, że ją ukraść, tylko ją skserować cyfrowo. Skopiować. Dobrze. Ty jesteś detektywem. Troszkę się znasz na tych zabezpieczeniach, ale jednak włamanie się na uniwersytet może nie być aż tak proste. Na pół z kostką bonusową? Na korzystanie z komputerów? A będę mógł obniżyć szczęście? Będziesz mógł obniżyć szczęście. Dobra. Myślę, że na 1/5 powiesz. Czemu z bonusowym? Bo trochę znasz się na tych. Jak może będziesz miał szczęście i będzie admin 1. Kostki mi spadły. To niedobrze. No. To dorzuć. A na jednej... O. 10. Na 61. To jest 1/5. Bardzo ładnie. Bo tak... te kostki z Nerland Hotepa użyłem. Bardzo ładnie. Te kostki od Q-Workshopu, które dostałeś za prowadzenie podczas Arkafestu. Na Arkafestu. Tak. Dobrze, więc... A jak śpicie? W łóżkach? A! No bo kot zazwyczaj spał z tobą, nie? I teraz też wyraźnie chce się wpakować do łóżka. Ja bym chciał to z kotem, z Chloe przedyskutować. Dobrze. Ja może sobie pójdę tam. Ale po co? Będzie cieplej i bezpieczniej razem. Czy ja mogę sobie na coś rzucić? Możesz sobie na coś rzucić, ale na co chcesz sobie rzucić? Na moralność? Swoją? Nie na moralność, nawet nie. Albo nie, serdecznie. Okej. Okay. I tak się zwężam trochę. Ona wchodzi pod kołdrę, zdejmuje koszulkę.
spodenki, wyrzucę. No dobranoc. Dobranoc. Ja udaję, że zasypiam jak najszybciej, bo ta sytuacja po prostu przerasta Diandrę. To jest od skali, że przedtem był kot, a nagle sobie pomyślał Diandrę, albo zapomniałem zakręcić wodę, albo Chloe się nauczyła ją uruchamiać i nagle się okazuje, że Chloe nie jest Chloe, że nagle jest półboginią egipską. To jest gdzieś taka droga, jak zaczynasz jechać na rowerku, takim małym, z trzema kółkami i zjeżdżasz z takiego lekkiego podjazdu, a następnie sadzają cię na taki już duży rower i sadzają cię na progu skoczni narciarskiej. No. I nie masz hamulców. Tak. Ani pedałów, tylko jedziesz. Co będzie, co będzie. Tak. To tak jakbyś pojechał na narty i nie umiał jeździć na nartach i zamiast na tor ten dla początkujących by cię wzięli na taką prawie pionową ścianę, nie? I cię puścili, tak. Ktoś cię popchnął, że tylko możesz jechać. To, tak. Rano wstałeś, Chloe jeszcze spała. To co, kawa do komputera? Tak. Hakowanko. Śniadanie. Dwa śniadania. I do komputera. Po kilku godzinach zmagań z systemem uniwersyteckim, właściwie nie po kilku godzinach, po godzinie zmagań z systemem uniwersyteckim udało ci się włamać, co prawda wchodząc przez lukę w systemie związaną z listą studentów i z internetowym systemem oceny, ale dostałeś się do serwera biblioteki. Po krótkim grzebaniu znalazłeś pozycję, którą ci chodziło. Obrałeś i masz dostęp do skanów. No. Chciałbym je skopiować jak najszybciej. Wyczyścić to jakby to pasmo, którym przeszedłem. To znaczy ja pomyślałem, że już masz, wiesz, pobrane tak. U siebie, no. Okej. Okay. Chciałbym to zgrać na pendrive'a, wyczyścić całkowicie ślad po tym z dysku. Mhm. Dobrze. I skopiować jeszcze na drugiego pendrive'a. Dobrze, nie ma problemu z tym. I tyle. Mhm. Na razie. Mogę napisać jeszcze mi wiadomość. Że super informacja i że może to nie bilet do Rosji, ale mam coś dla ciebie i wysłać zdjęcie pendrive'a. Nie ja słychać chyba cię, mówi, ale mam wyciszony mikrofon. Nie możesz się odciszyć? Nie mogę się odciszyć. Ja odpisuję. Czy w środku jest nagrobek? Pytajnik. Odpisuję. Jak jesteś w domu, to podrzucę za godzinę. Czekam. Serduszko. I piłeś kawę? Odpisuję, że tak. Mamy jeszcze ciasteczka. To napiszę, że będę za 30 minut. Dobrze. I zakończymy sobie na tym. Mhm. Chyba, że coś jeszcze chcesz, bo tak. Nie? Nie, to zakończymy znaczy, to sobie na tym. Dostarczyć to możemy później już. Tak. Zakończymy sobie na tym dzisiejszą sesję. Dziękuję wam bardzo serdecznie. Dziękujemy. Bardzo fajne rzeczy. Takiego mindfucka po tej sesji.